Witajcie, kochani. Nazywam się Małgorzata Leszczyńska. Na co dzień pracuję z podświadomością, tą częścią naszego umysłu, w której mamy dostęp do naszych programów, naszych przekonań, mamy dostęp do naszej wyobraźni, do pamięci permanentnej, gdzie jest funkcja lenia, funkcja przetrwania, ale też dostęp do tego, czym się kierujemy, jaką mamy misję. I ostatnio, rozmawiając z moim mężem, który zadał mi pytanie: kochanie, ale jak to było z tym Holimi? Jak wpadłaś na to, żeby stworzyć ten proces transformacji? Jak to się wydarzyło? A mówię, no normalnie, przyszło do mnie i zaczęłam to tworzyć, zaczęłam pracować od rana do wieczora. Pamiętasz, oczywiście pamiętam, pracowałaś bardzo dużo, ale jak to się stało? Zatrzymałam się na chwilę, powiedziałam: kochanie, przecież zrobiłam to, co kiedyś zrobiła Oprah Winfrey. Podczas medytacji wypowiedziałam słowa "Use me". Adam, to tak się zaczęło i ja w tym momencie, ale mogę przygotować taki program dla innych, żeby otworzyli swoją przestrzeń na kreatywność, na dotarcie do swoich możliwości, na wyjście do ludzi, do służenia ludziom w odwadze, w pokonaniu blokad, przeszkód. Zatem, kochani, już niedługo będzie dostępny program Use Me. Zacytuję Wam Oprah Winfrey, która, kiedy również skorzystała z tych słów, wysyłając je do Boga, zaczęła zmieniać także swoje życie, swój profil zawodowy, powiedziała: każdy ma moc do wielkości, nie do sławy, ale do wielkości, ponieważ o wielkości decyduje służba. Jeszcze zanim po raz pierwszy usłyszałam mój ulubiony cytat doktora Martina Luthera Kinga, w głębi serca wiedziałam, że to przesłanie jest prawdziwe. Odkąd pamiętam, moja modlitwa była taka sama: użyj mnie, Boże. Pokaż mi, jak wziąć to, kim jestem, kim chcę być i co mogę zrobić, i wykorzystać to dla celu większego od siebie. Bo tu nie chodzi o sukces. Sukces przychodzi wraz z tym, co płynie przez nas, nasze serce. Podejmując się jakiejś pracy, myślimy o tym, ile zarobię, czy utrzymam rodzinę, czy da mi satysfakcję. Ale kiedy wybieram ją zgodnie ze swoją misją, przesłaniem, prosto z serca, słuchając swojego przeznaczenia, to odnoszę sukces. Tak było z moją hipnozą, kiedy po raz pierwszy jej doświadczyłam. Zupełnie nie wiedziałam, o co w tym chodzi. Poczułam ogromną zmianę i ogromne uczucia w moim ciele. Moje ciało cudownie zareagowało na proces, choć nie było to łatwe. Ale za tym poszła ogromna zmiana we mnie i wiedziałam, że chcę się tym zająć, że tak chcę służyć innym. Dzisiaj robię to na troszeczkę szerszą skalę, dzięki temu, że jest YouTube, gdzie mogę stworzyć na platformie szkoleniowej programy, do których macie dostęp, które właśnie dzięki pracy z podświadomością mogą wywołać tak dużo zmian. Dlatego już niedługo program Use Me, gdzie będziesz mógł dotrzeć do swoich pokładów, otworzyć się. Tak często słyszę od moich klientów: Małgosiu, tworzę, piszę wiersze, poezję, książkę i wszystko chowam do szuflady. Miałam kontakt też z cudowną dziewczyną, która projektuje wnętrza. Robi to dla firm. Nie potrafi się pokazać. A te firmy sprzedają to dużo drożej dalej. Woli to zrobić pod czyimś nazwiskiem, bo nie ma takiej odwagi, żeby się pokazać i przyznać do swojego talentu. To jest moje, ja to stworzyłam, a ma ogromny talent. Dzisiaj również potrafię docenić swoje talenty. Dzisiaj również potrafię o nich mówić i uznać je w sobie. Kiedyś zaczęłam szyć na maszynie, jeszcze w szkole podstawowej. W drugiej klasie uszyłam pierwszą moją bluzkę.
Nie wiem, czy ktoś z Was praktykował ten sposób ubierania się, ale w latach 80. nie było tak łatwo. W związku z powyższym sama zaczęłam szyć na maszynie. I uważam, że jest to ogromnie proste, bo co to za problem wyciąć, wykrój z burdy, a później go poszywać na maszynie. Nie doceniałam siebie. To, co robiłam i jak udawało mi się, to uważałam, że każdy może to zrobić, że w niczym nie jestem wyjątkowa, że to jest zwyczajne, naturalne. Nie doceniałam siebie. Dzisiaj wiem, że mam sporo talentów. Dzisiaj doceniam siebie, dzisiaj wykorzystuję swoje talenty. I chciałabym również, żeby w Was obudziła się ta chęć docenienia samych siebie. Kiedy docieracie do swojej prawdy, do swojej misji, swojego przeznaczenia, kiedy zrzucacie blokady, aby aktywować to, aby manifestowało się w naszym, waszym życiu. Wszechświat podsyła nam mnóstwo pomysłów. Kiedy tkwimy w starych naszych przekonaniach, nie jestem nic warty, warta, nie potrafię, nie wyjdę naprzeciw ludziom, nie doceniam siebie, to rzeczywiście nie docenisz. Przestajemy dostrzegać szanse, które Wszechświat nam daje. Kiedy uzdrowimy te nasze przekonania, kiedy dotrzemy do tych punktów, kiedy się to zaczęło wydarzać w naszym życiu, a później powielać przez lata, uzdrowimy z tego poziomu naszej przeszłości, to z dużą łatwością zaczniemy otwierać się na naszą misję, nasze przeznaczenie i nasze służenie innym. Bo to służba dla dobra innych. Tak budzi się teraz świadomość i coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że służymy sobie nawzajem. To właśnie powoduje, że wzrastamy. Że czujemy taką zgodę w sobie, poczucie własnej wartości, pewność, że idziemy dobrą drogą. Dzisiaj, kochani, taka krótka medytacja, ale z takim właśnie wglądem w siebie. Taka krótka zajawka tego, co już niedługo dla Was przygotuję. Usiądź wygodnie. Połóż swoje dłonie na uda. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Zrób wydech. Wdech i wydech. Bardzo dobrze. Przenieś uwagę do swojego serca. Oddychaj. Wyraź intencję, aby Twoja dusza połączyła się z Twoim ciałem. Otwórz się na to wyjątkowe połączenie. Bądź w uważności. Przenieś uwagę do swojego wnętrza, do serca. Poczuj jego moc.
i skieruj słowa do Wszechświata, do Wyższego Ja, do Boga, Twojej duszy, to, co jest w zgodzie z Tobą. Już mi, użyj mnie. Bez oczekiwań. I wróć do tu i teraz. Czasami jest tak, że pewne rzeczy przychodzą od razu. Czasami czekamy na nie. Miesiąc, dwa. Ważne, żeby nie oczekiwać. Nie myśleć, nic się nie wydarzyło. No i co z tego, że coś zrobiłam, zrobiłem, jak i dalej tkwię w tych samych schematach. Oczekiwanie sprawia, że nie przychodzi to, co ma przyjść. Jeżeli skupiamy się na szansach, Wszechświat naprawdę podsyła nam mnóstwo pomysłów, pokazuje nam drogę. Ważne, żeby uzdrowić też w sobie te ograniczenia. Zatem już niedługo, kochani, program Yusmi, na który serdecznie zapraszam już dzisiaj. Obserwujcie, pojawi się niebawem. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za Wasze cudne komentarze pod moimi filmikami. Pozdrawiam Was z miłością. Do zobaczenia.